Coraz trudniej o bezpłatną opiekę stomatologiczną w ramach NFZ. Jak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli w latach 2021-2023, we wszystkich województwach były rejony, których mieszkańcy nie mieli dostępu do świadczeń refundowanych z publicznych pieniędzy. Liczba gabinetów przyjmujących pacjentów na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia spadła o 13%, a w stosunku do 2009 roku, czyli do okresu objętego poprzednią kontrolą NIK, Aż o ponad 38%. To dlatego, że świadczenia były nisko wyceniane, co z kolei wynikało z niewielkich, niezmienianych przez dekadę nakładów na bezpłatną opiekę stomatologiczną. Znaczący wzrost o niemal 25% nastąpił dopiero w 2022 roku, a mimo to koszty zabiegów refundowanych wówczas przez NFZ w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosiły tylko 60 zł. i 27 groszy.